Jak oszacować bilans korzyści i ryzyka przed szczepieniem przeciw HPV? Zazwyczaj wraz z pytaniem, czy zaszczepić siebie lub swoje dziecko, pojawiają się pytania o korzyści i ryzyko. W przypadku szczepień przeciw HPV bilans jest jednoznaczny. Korzyści ze szczepienia zdecydowanie przewyższają ryzyko. Zacznijmy od ryzyka. Bezpieczeństwo szczepionek przeciw HPV jest monitorowane od 2006 roku, kiedy zarejestrowano pierwszy preparat szczepionkowy. W tym czasie zaszczepiono już setki milionów osób w ramach programów szczepień prowadzonych w ponad 100 krajach na świecie. Każdy niepokojący sygnał dotyczący ewentualnego wpływu szczepionki na zdrowie człowieka jest dokładnie sprawdzany i badany. Nie potwierdzono występowania oddalonych w czasie działań niepożądanych. Owszem, mogą wystąpić łagodne działania niepożądane, jednak mają charakter przemijający i krótkotrwały. Zwykle ustępują w ciągu 1-2 dni. Są to reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak ból, zaczerwienienie, obrzęk czy rzadziej świąt, lub reakcje ogólnoustrojowe, jak bóle mięśni, ból głowy, uczucie zmęczenia, gorączka czy omdlenia. Ciężkie działania niepożądane pod postacią reakcji anafilaktycznej występują niezwykle rzadko. Najczęściej w ciągu pierwszych minut, godzin po szczepieniu. Częstość ich występowania to 1,7 na 1 milion podanych dawek. Jak zatem widzimy, szczepionki przeciw HPV mają potwierdzony profil bezpieczeństwa i wszelkie obawy o potencjalne groźne działania niepożądane są nieuzasadnione. Zdecydowanie większe ryzyko niesie zakażenie wirusem HPV, przed którym chroni szczepionka. Główną drogą zakażenia jest kontakt seksualny i bliski kontakt typu skóra do skóry. Badacze oceniają, że częstość zakażeń HPV w ciągu całego życia wynosi 85% u kobiet i 91% u mężczyzn, którzy mieli przynajmniej jednego partnera seksualnego. Zakażenie HPV może przebiegać w sposób utajony i subkliniczny albo objawowy, obejmujący obraz od łagodnych zmian w obrębie skóry i błon śluzowych do zagrażających życiu nowotworów złośliwych. HPV jest przyczyną 5% wszystkich nowotworów. Odpowiada za niemal wszystkie przypadki raka szyjki macicy. DNA wirusa HPV jest obecne w 99,7% próbek pobranych od pacjentek z rakiem szyjki macicy. Potwierdzono również związek zakażenia HPV i rozwoju stanów przedrakowych i nowotworów pochwy, odbytu, sromu, prącia, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka, migdałków, głowy i szyi. Jakie więc są korzyści ze szczepienia przeciw HPV? Zapobieganie chorobom nowotworowym związanym z HPV. Zapobieganie wszystkim konsekwencjom, jakie mogą wynikać z faktu rozwoju nowotworu. Wiemy, że jeśli dojdzie do rozwoju raka, jego wpływ na zdrowie jest druzgocący. Szczepienie chroni również przed brodawkami płciowymi i ogranicza transmisję HPV. Szczepienie przeciw HPV jest najskuteczniejsze, gdy przeprowadza się je przed inicjacją seksualną. Biorąc to pod uwagę, można powiedzieć, że decydując się na szczepienie, dajemy dziecku szansę na uniknięcie w przyszłości groźnej dla zdrowia, a nawet życia choroby. Wirus HPV wywołuje śmiertelne choroby. Szczepionka przeciw HPV ratuje życie.